Wow, siemano ludziska, tu Salsan. Witam was w tym cudownym dniu, znaczy no, nie wiem czy dla was to był cudowny dzień. Dla mnie to też nie był, ale ważne, że raczej niby wiosna blisko, nie? I ważne, że tylko śniegu nie ma, bo ja nie przypadam za zimą, bo zawsze zimno, zawsze mam roboty w piwnicy i tak dalej. Bo może z was na pewno lubicie jakąś zimę, ale ja przypadam za latem, wiosna. Nie? Część z was, nie? Robicie zimę, nie? Ja nie. Dobra, wracamy do gry. Skończyliśmy na drugi etap, czwarte podejście. A więc zaczynamy nasz. Znowu kręcimy dookoła świata. A musimy zdobyć ten kluczyk. Tu mamy ten wir. Teraz do wiru wlecimy, to do przyjęcia. Trzeba zejść tam. Leci kluczy. Yeah! I mamy klucz. Om nom nom nom. Dobra. Trzeba teraz tam dojść. Przejdziemy tędy. Oj się staruch! O! Idź teraz, ślizgaj się. Bum. Dobra. No i tak zaczęliśmy je. Fuck yeah! Co my tu mamy? Wir, Brendakula. Fajnie no, bo bardzo możemy ginąć. Przesuniemy to tak, to pewnie zleci na nas. Musimy na tej top stronę. Musimy pozbyć się chyba tej kuli. Trochę. Chyba byłoby lepiej, jakby tam nawet spadł tam do tego. No. Zmienił się jakoś dostać tam. Bardziej tutaj wykorzystamy ten wir, moim zdaniem by było najlepiej. Wstrzymać się i potem może tą kulę byśmy tam wzięli do tego przełącznika. Od razu byśmy byli. Od razu przy drzwiach byśmy byli. No, pchaj się! Wynacha mi stąd kula. Ty białozębna. Wredna kula. Która zabija starszych panów podejrzeń. Ludzi z podróżnym wieku, a znaczy zwracają pod uwagę na to, żeby stary. Nie jestem stary, jestem człowiekiem w podróżnym wieku. A jak ci będzie? Też ostatni tego etapu. Trochę jest skomplikowane bardziej. Musimy dostać kluczyk.
Fajnie, koleś. Nie, kurde. No, to dobre zwykłe. No, spadę. Tutaj to nie, ale to wiem, nie, bo to nie. Musimy. A, to właśnie się dzielę. No ile? Ile lat? Kluczyk, teraz możemy ten obracać, czyli teraz przyjmie. Kamień. Spadaj na dół. Jaki Matrix. Wszystko widać nie już. Yeah. Udało nam się. Chapter 2 complete. We are like children with the bottomless toy box, creating the exploring limited only by our imagination. We cast aside the terrors of the old and invent Nev once they want method. Or reason, our own world. Yeah, yeah, own world mam tutaj. In the dreams.
No tak, zaczynamy do naszego domku. Etap trzeci czeka nas. Otwartymi rękoma. Otwartymi. Hell yeah, baby. I'm here. Stary pryk z podkutymi butami. Czas zacząć przygodę. Are you ready for this? Yeah. Zaczynamy. Enter. Mamy tutaj jakieś... Ikonciki. 3D. I... białe drzwi. No dobra, to się rozwiąże. Trzeba tam dojść. Jestem duchem! Nie. Zresztą byłeś w podeszłym wieku, bo musisz umrzeć. Okay. Ja jestem fucking duch. No, najwidoczniej to jest jakaś zmiana rzeczywistości, co coś nie dają. Mogę sobie jakoś to w jakiś sposób sobie wytłumaczyć. Chłopski rozum. I wchodzimy. Yeah. Mamy wędne kule. Klucik. Brązowe na biało. Będę musiał je załamać, zbistać, łamać. Mam rozumieć, że to mnie nie zabije. Ale jest mocno. Ja myślę, i tak chyba. Kluczyk. Give me clutch. Prawdę mówiąc, to było za proste. Ludzie wariują, jak najmniej Loan nie widzą. Loanik. Loanik. Rozjebali nam przejście. A to brudne. Kogo, kto by to rozwalił? Pewnie te wredne kule. Nie, wredne kule. Nie pracują na budowie i rozwalają ściany i tak dalej. Wiedziałem, że są wredne. Wiedziałem, że są złe. Wiedziałem. Można ufać buldozerom. Nie można. Żeby tam dojść. Nie zabij, staru. Dobra. Udało się. Meta, yeah! Zaczekałem. Nie ma czegoś takiego. Tylko drzwi. Drzwi. Miłośnikom wind odradzam oglądanie tego. I jesteś. Yeah! No tak, to jest.
akurat tutaj będę wylecieć nam. Kurde. Dobra, nie wiem, jest. Posuwamy się, posuwamy. Kręczkę dostajemy. No. Wracaj kluczyk. A, nie, nie. Dobra, koleś teraz leci. Hell yeah! That's me, that's me! No, no i udało nam się po jakimś razie podstać się. Tam trochę tylko zamienić. O to chodziło! No i fajnie. Udało się. Ten pomyślunek. Mhm.